oraz Samorządu Uczniowskiego Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 w Gdańsku-Oliwie witamy wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli, opiekunów oraz uczniów, których pracę prezentujemy na uroczystym wernisażu 14. edycji Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego Oliwa. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji. Thank you.
dzielnica Gdańska. To przede wszystkim nasz dom i ludzie, dzięki którym jesteśmy szczęśliwi. Uważnie rozejrzyj się wokół i na nowo odkryj otaczający cię świat. Utrwal na zdjęciu niepowtarzalne chwile, miejsce nauki czy zabawy, a może uroczy zakątek, gdzie w samotności lubisz delektować się pięknem. Zatrzymaj się. Dzięki fotografii ocalisz zapomnienia. Wszystko, co jest tego warte. Drodzy goście, te słowa stanowiły punkt wyjścia dla was i dla waszych fotografii. Nadesłaliście wspaniałe prace, które ukazują piękno i niezwykłość najbliższego otoczenia. Tematy waszych zdjęć są bardzo różne, począwszy od fotografii serca Oliwy, katedry, Parku Oliwskiego, zoo, poprzez wizerunki kościołów czy bram oliwskich, przez wspaniałe drzewa w oliwskich lasach, czy krajobrazy mało znanych okolic ulicy Polanki i Przymorza, a skończywszy na zdjęciach własnego podwórka. Wasze spojrzenie na Oliwę okazało się bardzo ciekawe i przybliżyło nam naszą małą ojczyznę. Z okazji 70-lecia powstania w Oliwie pierwszej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Józefa Konrada Korzeniowskiego zaproponowała dodatkowy temat tegorocznej edycji konkursu – Książka w Oliwie, a także stała się jej współorganizatorem i ufundowała nagrody specjalne, między innymi nagrodę dyrektora biblioteki pana Pawła Brauna. Jak w latach ubiegłych patronat nad konkursem objął przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadsłane fotografie. A teraz prosimy o wysłuchanie korowodu na flet poprzeczny w wykonaniu uczennicy klasy pierwszej gimnazjum Agaty Bocheńskiej oraz utworu Papec w wykonaniu ucznia klasy czwartej Bartka Jachima. Thank you.
przewodniczącego jury, pana Krzysztofa Jakubowskiego, o zabranie głosu i pomoc przy wręczaniu nagród organizatorkom konkursu. Jak zaczynał się ten konkurs 15 lat temu, zaczynaliśmy pracę. Nie, 15 lat temu. Bo przygotowania trwały przynajmniej rok. 15 lat temu. To jeszcze nie potrzebowałem okularów. Byłem blondynem. Jestem siwy, tak? Tylko że jaśniejszy. Ze sznurek na proszę Państwa. Ale nie osiniałem dlatego, że z powodu tego konkursu, na pewno nie. Z tego konkursu jest sama radość, naprawdę. Ja od 55 roku jestem mieszkańcem Oliwy. No to już 60 lat. No i widzę, jak się ta Oliwa zmienia. No i między innymi pewnie Grand Prix zostało przyznane za zdjęcia, które mogłyby sięgnąć do tych czasów, kiedy się tu sprowadziłem, bo tam są przecież naprawdę stare, takie zabytkowe fragmenty Oliwy. Ktoś dokładnie spenetrował, zaraz go zobaczymy, kto. Takie pokazują może nie najpiękniejszą stronę Oliwy, ale bardzo nastrojową stronę Oliwy. Protokół, to jest skrót protokołu oczywiście, protokół 14 Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego Oliwa. W dniu 10 grudnia 2014 roku odbyły się obrady jury. Na konkurs wpłynęło 887 prac, 162 uczestników. Jury przyjęło na wystawę 509 zdjęć, 152 autorów, 23 szkół gdańskich. Prace oceniono w dwóch kategoriach wiekowych. Klasy 4-6, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Parę słów może na temat tego rozwijającego się konkursu. Proszę Państwa, no muszę powiedzieć, że jury ma coraz więcej kłopotów z przyznawaniem nagród, bo tych prac jest bardzo dużo i te prace są coraz lepsze. I naprawdę, jak teraz jeszcze zwłaszcza jak oglądałem teraz na tych przeźroczach, te wszystkie prace, właściwie nagrodzone wszystkie prace. A to stwierdziłem, że tak samo praca, która została nagrodzona powiedzmy trzecią nagrodą, to była trzecie miejsce. Przy innym składzie jury, przy innych troszeczkę kryteriach, troszeczkę zmiany kryteriach, mogłaby dostać pierwszą nagrodę. Ale nie mieliśmy problemu z przyznaniem Grand Prix. To od razu, że później te prace nam się od razu wszystkim spodobały. I dlatego taka nasza decyzja. To takie kilka słów ode mnie. Teraz tak, proszę pana do kontynuowania. Tak, ja też popularnie niestety muszę dobrze. Jest taka bardzo przyjemna część dzisiejszego wieczoru. Zaczniemy od wyróżnień i kategoria szkoła podstawowa klasy 4-6. Najpierw poprosimy do nas Krzysztofa Łopaniuka. Łopaniuk, tak, który za zdjęcia w labiryncie otrzymał wyróżnienie ze szkoły podstawowej nr 70. Jest? Nie, tak. To przejdziemy dalej. Urszula Filipowicz za zdjęcia bez tytułu ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej Zespół Szkół Społecznych 100. Jest? Bardzo proszę. Dobrze. Poprosimy teraz Jędrzeja Szczeklika za zdjęcia równowaga. Bardzo proszę. Kolejne wyróżnienie. Weronika Walewska, Arlekin w Oliwie. Jan Stachowiak, czytanie jesienią z SP nr 80. Brawo.
poprosimy teraz do nas Julię Leszczyńską za zdjęcia o bibliotece. To jest SW35, nie ma. Kajetan Antoniak, koledzy, taki tytuł, prac. I tu mamy, proszę bardzo, SW numer 35. I teraz poprosimy Aleksandrę Lipińską. Tak, z SP numer 85. Nie ma. Nazarii Choroszczuk, nowoczesny. Taki tytuł zdjęcia. Bardzo gratulujemy. I teraz mamy już miejsca nagrodzone. I tutaj egzekwo, trzecie miejsce otrzymuje Kinga Tomaszewicz ze Szkoły Podstawowej nr 20. Za impresję jesienną. I poprosimy do nas Dominika Sielińskiego. Też zespół szkół społecznych i gimnazjalnych. Jest tutaj, proszę, gratulacje. Drugie miejsce otrzymał Jędrzej Łuniewicz za zdjęcia, za cykl bez tytułu z SP numer 48. Ta torba na ramię jest bardzo ciężka. I proszę Państwa, pierwsze miejsce Zofia Kowalczuk, Początek życia kosów. To takie piękne zdjęcie na stąd widoczne z SP numer 70. Gratulujemy. I przejdziemy do kategorii kolejnej gimnazjum. Zaczniemy również od wyróżnień i poprosimy do nas Piotra Boguszewskiego za zdjęcia Dworzec, Fabryka Czekolady. I to jest gimnazjum numer 24. Aleksandra Ziętak, Zespół Szkół Społecznych i Gimnazjalnych STOP, również otrzymuje wyróżnienie. Monika Lepkowicz za Wschodę. I tutaj zespół szkół katolickich imienia świętego Kazimierza. Mamy. Mamy osobę na podwórze. I prosimy do nas Michała Burcika. To jest gimnazjum 24. Za piękne zdjęcia o kamienice olimpijskie i nasze nowe biurowce. Kolejna osoba. Bartosz Liśpiewicz za książkę Na lodzie. Gimnazjum 24. Rafał Dunajski, nasze gimnazjum 24, za zdjęcia Złoty Staw i Złoty Szlak. Kacper Puczyński, przynajmniej trochę zimy, za zdjęcia Zaśnieżone Drzewa, gimnazjum 21. Natalia Skwira,
za zdjęcia przepiękne po naszym boisku Gimnazjum 24. Julia Weisbrot, Gimnazjum 16, za piękne zdjęcia Parku Oliwskiego i Katedry Oliwskiej również. Aleksander Ślęzak, za cykl zdjęć geometria, cokolwiek to znaczy, Gimnazjum 24. Laurę Bąkowską, Gimnazjum 24, nagroda za agenta. Kolejna osoba otrzymuje wyróżnienie, Sylwia Pabian, ZKPG numer 7, za Męby nad morzem. Agata Bocheńska, Gimnazjum 24, nurt książki. Natalia Dalecka, za zdjęcia o bibliotece, zapraszamy, Gimnazjum 24. Dymiter, popołudnie w Oliwie, Zespół Szkół Katolickich im. Świętego Kazimierza. No i proszę Państwa, przeszliśmy do miejsc. Trzecie miejsce otrzymuje Patryk Orzuch za zdjęcia z Parku Oliwskiego, ZKPG nr 33. Matylda Rabiega za piękne zdjęcia detalu parku w ulicy Gimnazjum 18. I pierwsze miejsce za zdjęcia Katedry Oliwskiej z Gimnazjum 29 otrzymała Kornelia Berenta. Bardzo prosimy, gratulujemy. Zanim przejdziemy do tych najważniejszych nagród, chciałabym oddać głos znowu naszym wspaniałym prowadzącym. Ja już dziękuję bardzo. Rok 2015 to jubileusz 70-lecia istnienia Biblioteki Publicznej. 22 lipca 1945 roku w Oliwie powstała pierwsza publiczna wypożyczalnia w powojennym Gdańsku. W związku z tym biblioteka zaproponowała dodatkowy temat zdjęć – książka w Oliwie i ufundowała nagrody specjalne. W imieniu dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Konrada Korzeniowskiego, pana Pawła Brauna, prosimy o wręczenie nagród specjalnych za zdjęcia o tematyce książka w Oliwie, panią Barbarę Meyer. Ja mimo, że nie jestem nauczycielem, mam dość dorośli głos. Powiem tak, ja jestem z wami od 14 lat, właściwie jak przewodniczący powiedział, prawie 15 rok, Stasiu, ciebie też widzę. I ten konkurs rzeczywiście dla nas jest bardzo ważny. Cieszę się, że również dla was, młodzieży, stał się ważny, że patrzycie na świat, który nas otacza, zupełnie inaczej. Nie bezmyślnie, tylko wyławiacie te wszystkie perełki, jakie są. Ja z olbrzymią przyjemnością chciałabym wręczyć nagrodę Julii Orłuk i Sylwii Pabian. Jest to nagroda specjalna dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki.
że ta wystawa opuści mury szkoły w momencie, kiedy nastąpią obchody 70. rocznicy właśnie powstania pierwszej wypożyczalni w wyzwolonym Gdańsku. I pod koniec czerwca będzie można ją oglądać właśnie w Bibliotece Oliwskiej. Zapraszam Was wszystkich, weźcie swoje rodziny, znajomych, pochwalcie się, jak ta Oliwa wygląda i pochwalcie się też swoimi pracami artystycznymi, bo naprawdę jest czym. Wynika z tego, że od mniej więcej roku funkcjonuje tutaj również ognisko muzyczne. Jest to jakby forma łączenia zdjęć z muzyką. Szczególnie fotografika mi jest bliska jakby z natury, dlatego że w taki sposób jestem związany z fotografem poprzez moją córkę, która zawodowo się fotografią zajmuje. Kończyła między innymi szkołę w Orłowie, teraz jest na SP właśnie na fotografii. Także to jest mi bliskie. Natomiast wasze poglądy i podejście do zdjęć, które oglądacie, jest zupełnie inne niż nasze. Ono wydobywa to co nam umyka. Trudno jest oceniać ludzi młodych. Wydaje nam się, że tak jak pokoleniowo młodzi są coraz trudniejsi w podejściu do życia. Ja wcale tak nie uważam. Oni spoglądają na to życie zupełnie inaczej i my po prostu możemy się od nich uczyć. Życzę Wam wspaniałych sukcesów i żebyście swoje pasje realizowali. Też jest to bardzo ważne. Dziękuję. I gimnazjalnego nr 17 w Gdańsku Oliwie otrzymuje Weronika Zasińska z gimnazjum nr 8, nauczyciel Magdalena Janiszewska. Uroczyste otwarcie wystawy. Prosimy pana dyrektora Piotra Szepelowskiego oraz panią Barbarę Majer o przecięcie wstępu.